Serdecznie otwieram szóstą sesję Rady Gminy dnia 16 września 2024 roku. Witam serdecznie panią wójt gminy Bartę Jerzman. Zacznijmy jeszcze raz. Otwieram szóstą sesję Rady Gminy w Starej Kornicy dnia 16 września 2024 roku. Witam serdecznie panią wójt gminy Bartę Jerzman, panią skarbnik Elżbietę Pomagruk, radnych gminy, sołtysów, mieszkańców. Stwierdzam, iż na 15 obecnych radnych jest 13. Przeczytam państwu może porządek obrad. Punkt 1. Otwarcie. Punkt 2. Sprawy organizacyjne. Podpunkt 1. Stwierdzenie kworum. Podpunkt 2. Przedstawienie porządku obrad. Podpunkt 3. Przyjęcie protokołu z 5 sesji Rady Gminy. Punkt 3.
Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami. Punkt 4. Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami. Punkt 5. Podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt 1. Zmiany w budżecie na rok 2024. Podpunkt 2. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stara Kornica na lata 2024-36. Podpunkt 3. Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stara Kornica. Podpunkt 4. Przyjęcie przez gminę Stara Kornica od gminy Platerów zadania zarządzania częścią drogi wewnętrznej w celu wykonania części zadania publicznego pod nazwą Modernizacja infrastruktury drogowej oraz oświetleniowej na terenie gminy Stara Kornica. Podpunkt 5. Zmiany uchwały nr 47/291/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznej Gminy Stara Kornica. Podpunkt 6. W sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Sarnaki o uznanie lasów za ochronne. Podpunkt 7. W sprawie rozpatrzenia petycji. Punkt 6. Zaopiniowanie wniosku wójta gminy Stara Kornica. Podpunkt 7. Sprawy różne wolne wnioski. Punkt 8. Zamknięcie obrad sesji. Czy ktoś z Państwa radnych zgłasza jakieś zmiany do przeczytanego porządku obrad? Nie widzę, więc może przystąpmy do przegłosowania przeczytanego przeze mnie porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Głosowało 13 radnych, za było 13, przeciw 0, wstrzymało się 0. Porządek został przyjęty. Przejdziemy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu z 6 sesji Rady Gminy Stara Kornica. Przepraszam, z 5 sesji Rady Gminy Stara Kornica. Czy ktoś z Państwa wnosi jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę, przystępujemy do przegłosowania protokołu. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję, głosowało 13, za było 13, przeciw 0, wstrzymało się osób 0. Przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie wójta z działalności między sesjami. Poprosimy panią wójt o zabranie głosu. Moi drodzy, ostatnia sesja była 31 lipca. I od 1 sierpnia, co tam zadziało się w naszej gminie? Otóż ogłosiliśmy przetarg 2 września na modernizację drogi gminnej w Kazimierzowie. 19 września będą, do 19 września oferty zbieramy. Dziś mamy podpisać umowę w sprawie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby jednostki OSP w Nowej Kornicy. Ogłosiliśmy też przetarg 11 września na modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Stara Kornica. Renowacja zabytkowej bramy przy zespole dworskim w ulicy Nosowskiej. Dwa razy było ogłoszone zapytanie, obecnie jest trzecie zapytanie. Do 17 września czekamy na oferty. Przeprowadziłam jedną rozmowę z potencjalnym wykonawcą. Być może znajdzie się chętny do wykonania tej pracy. Mamy podpisaną umowę na realizację, modernizację Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Kobylany, dach na świetlicy. Też podczas przetargu nie zgłosili się chętni. Zawarliśmy umowę z tak zwanej wolnej ręki. Oczywiście najpierw negocjowałam. I 6 września podpisaliśmy umowę. 9 sierpnia odebraliśmy drogę w Kobylanach, Czarnoziem. Podjęłam też działania w kierunku regulacji drogi publicznej na granicy Stara Kornica, Wólka Nosowska i Koszylówka przy naszym starym wysypisku śmieci i do zakładów kredowych. Tak? Rozmawiałam z przedstawicielami OMI. Już podjęłam rozmowę z Nadleśnictwem Sarnaki. Zaangażowaliśmy też geodetę w celu wytyczenia punktów granicznych. Jest to bardzo trudny kawałek naszej pracy. Droga na przestrzeni lat, że tak powiem, zginęła nam na mapach. Ginie może tak miejscami. Pojawia się i znika. Oto chyba najbardziej trafne określenie. Okazuje się, że wchodzi w las, wchodzi w grunty prywatne. Zygzaki są. Faktycznie droga jest. Na planach miejscami jest tylko cienka linia. Tak? Więc tutaj już rozmawiamy i ze starostwem, z różnymi osobami.
Pan Geodeta mówił, że to chyba czwarty jego pobyt na przestrzeni lat i jakoś do tej pory nie udało się tego uregulować. Zobaczymy, może tym razem. W tym tygodniu też będę rozmawiała jeszcze z Nadleśnictwem Sarnaki w sprawie tej drogi. Podjęliśmy też działania w sprawie uregulowania spraw związanych z zabytkami. Byłam u konserwatora zabytków w Siedlcach i tutaj mamy na myśli tak, budynek Urzędu Gminy, stary, tak, w Nowej Kornicy i pomnik. Tutaj zawnioskowaliśmy o to, żeby wykreślić, bo ten budynek jest zabytkiem. Pomnik i budynek jest zabytkiem. Zaproponowaliśmy konserwatorowi, żeby wykreślił nam z ewidencji ten budynek, a że chcemy właśnie przenieść ewentualnie pomnik i zrobić tam skwer. Tak? Taką opracowaliśmy wstępną koncepcję. Zobaczymy, pismo poszło. Czekamy. Bo tutaj takim argumentem jest fakt, że budynek wchodzi w pas drogi, że jest, przeszkadza, no i ten pomnik też jest taki często narażony na uszkodzenia i że chcielibyśmy właśnie takie organizować różne uroczystości na takim skwerze. Tak? No zobaczymy, czy to przemówi. No, pani konserwator stwierdziła, że tam są, to jest całkiem ładny budynek, tak? Że obecnie, tak, no my się nie znamy na tym. Stan techniczny absolutnie nie może być powodem do wykreślenia. To taka uwaga. Drugi zabytek to stara szkoła w Kobylanach. Też zawnioskowaliśmy o ewentualne wykreślenie, co by nam umożliwiało jakieś podjęcie innych działań. Tym bardziej, że budowanie już kolejnego jakiegoś domu kultury czy jakiegoś muzeum no chyba nie jest bezzasadne, tym bardziej, że mamy szkołę, mamy park dworski, a w szkole mamy centrum kultury zrobione. Też zaproponowaliśmy jeszcze w Kobylanach, właśnie w parku dworskim, wyodrębnienie działki z nieruchomości w domu nauczyciela. Czy byłaby szansa, żeby z tego naszego parku wyodrębnić kawałek działki i ewentualnie mieszkania, które tam są, dom nauczyciela przeznaczyć na sprzedaż? Nie wiemy, zobaczymy jak się odniesie, jak tam też Geodeta wejdzie i zobaczy, bo czy nie ma tam drzew tak objętych ochroną zabytków. To tutaj musimy jeszcze popracować nad tym. Pisma poszły w sprawie Nowej Kornicy Urzędu Gminy i starej szkoły w Kobylanach. W tym okresie, tak, czyli jeszcze bieżąca realizacja funduszu sołeckiego. Podpisałam tu z panią skarbnik dwie umowy na usuwanie azbestu. Mamy prawie 100 tysięcy dotacji na usunięcie. Cóż jeszcze? W tym okresie, takie już bardziej nieinwestycyjne, ale bardziej taka współpraca. Organizowaliśmy dożynki, tak, 18 sierpnia ze starostwem powiatowym. Pięknie dziękujemy przy okazji OSP, kołom gospodyń wiejskich, naszym zespołom, marysieńki, sąsiadeczki, korniczanie, szkoły wzięły udział. Sponsorzy, może tak było około 10, może więcej sponsorów. Kwoty wpływały do nas od 500 zł do 5000. Jedna kwota była 5000. No, jeszcze mieliśmy rzeczowe wsparcie w formie właśnie, że plac został nam bezpłatnie użyczony, słodkości były kupione, no i przede wszystkim mieliśmy obiad przygotowany przez sponsora na prawie 100 osób. Na 100 osób. Także naprawdę fajnie wyszło i duże mieliśmy tego wpływy ze sponsoringu. No, sierpień to był też takim czasem dożynek. Byłam na dożynkach gminno-parafialnych w Huszlewie u naszych sąsiadów. Byłam też na dożynkach w gminie Olszanka. One akurat były w tym roku w Bejdach. Organizowaliśmy spotkanie dla pań z kół gospodyń wiejskich, kobiece spotkania z farmacji. W lipcu, w sierpniu, a właśnie w wakacje organizowaliśmy warsztaty dla dzieci. Cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. W sumie było około chyba 20 spotkań. Najwięcej oczywiście w Kornicy, ale też w innych miejscowościach. Zajęcia takie kulinarne i robótki artystyczne. Byłam zaproszona na spotkanie integracyjne w Koszelówce. Było bardzo miło, duża frekwencja mieszkańców. Zorganizowaliśmy potańcówkę w naszym Domu Kultury w Goku w takim atmosferze lat 80-tych, 90-tych. No myślę, że jako na pierwszą potańcówkę, na taką imprezę, no to była całkiem fajna frekwencja, co niektórzy byli poprzebierani. Naprawdę całkiem fajnie, choć też wynieśliśmy jakieś pewne nowe doświadczenia i chcielibyśmy to kontynuować. Zorganizowaliśmy narodowe czytanie, w tym roku był Kordian. To zrobiliśmy razem z paniami z Korniczanek i z biblioteką publiczną, naszą gminną.
Byłam na takich warsztatach kulinarnych w ramach budżetu obywatelskiego województwa mazowieckiego. Kobylany postarały się o takie środki i naprawdę bardzo fajne spotkanie. Gotowaliśmy fajne rzeczy. Uczestniczyłam w rozpoczęciu roku szkolnego, tym razem byłam w zespole publicznych placówek oświatowych w Kornicy. Na zaproszenie wójta gminy Sarnaki uczestniczyłam w koncercie klasycznym w Sarnakach 7 września. Byłam też na takim spotkaniu zorganizowanym przez korniczanki. Przyjechali do nas goście z województwa lubuskiego. Fajnie się porozmawiało, kobietki, około 20 osób było, panie z urzędu powiatowych, działaczki z Urzędu Marszałkowskiego. Takie fajne spotkanie, o naszych potrawach tutaj regionalnych była rozmowa. I jeszcze dwie takie duże rzeczy wydarzyły się. Otóż 2 sierpnia zorganizowaliśmy, i tutaj panowie radni wiecie, co niektórzy byli, byliśmy na na rekultywowanych wysypiskach śmieci w Parczewie i w Dębowej Kłodzie. Przy okazji też wstąpiliśmy do Zbuczyna, żeby zobaczyć oczyszczalnię ścieków, która była uruchomiona 2 lata temu, i taka oczyszczalnia, jaką my w tej chwili projektujemy, SBR, biologiczna. 8 sierpnia pojechaliśmy na drugą wizytę, bo tu właśnie taki był gorący temat odnośnie oczyszczalni ścieków. Tym razem pojechaliśmy aż do Słupi i do Sochocina, dość daleko, ale bardzo też taka efektywna wizyta, bo zobaczyliśmy oczyszczalnię z technologią membranową. I po wielu dyskusjach, po rozmowach z takimi niezależnymi technologami, bo tutaj tam wcześniej to i z panem wójtem rozmawialiśmy, czy z zarządcami oczyszczalni, ale też z technologami, no i jednak taką nasza decyzja jest, że jednak zostajemy przy oczyszczalni biologicznej SBR, która od lat sprawdza się w innych samorządach i w przypadku takich ścieków bytowych jak nasze. To tyle z mojej działalności, jeszcze może zarządzenia tradycyjnie. To takie były zmiany bardziej w urzędzie gminy pod względem wynagrodzeń. To dlatego, że zmieniło się rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń, musieliśmy dostosować. Było zarządzenie odnośnie najpiękniejszej dekoracji dożynkowej w naszej gminie, konkurs, regulamin. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy zmieniliśmy między innymi ze względu na utworzenie nowego stanowiska ekodoradcy, który jest finansowany z projektu Mazowsze bez smogu. Ogłaszaliśmy nabór na specjalistę do spraw dróg, na stanowisko urzędnicze i oczywiście na ekodoradcę. Już są wyłonieni, w najbliższej przyszłości zostaną zatrudnione osoby. Mam nadzieję, że się uda zawrzeć umowę. No, ta zmiana tam w komisji socjalnej naszego Urzędu Gminy. I to chyba wszystko. A jeszcze w budżecie gminy były małe zmiany. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy są pytania do pani wójt? Nie widzę. Przejdziemy do kolejnego punktu dzisiejszego spotkania. Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy z działalności między sesjami. Pozwolicie państwo, że odczytam. Sprawozdanie przewodniczącego Rady Gminy z działalności międzysesyjnej od 31 lipca do 16 września 2024 roku. Uczestniczyłem wraz z radnymi na wyjeździe w sprawie rekultywacji śmietniska oraz modernizacji oczyszczalni ścieków, gdzie przeprowadziliśmy wizję lokalną, prowadziliśmy rozmowę o danej technologii, metody i poznaliśmy procesy technologiczne, jak i procesy budowy rekultywacji. Brałem udział w dożynkach powiatowo-gminnych, uczestniczyłem w imprezie integracyjnej w miejscowości Koszelówka, zostałem zaproszony przez KGW Dubicze na oficjalne otwarcie koła gospodyń wiejskich, uczestniczyłem w powiatowych zawodach młodzieżowej drużyny pożarniczej w Olszance, gdzie z powodu fitych opadów deszczu zawody zostały przeniesione na inny termin. Uczestniczyłem w otwarciu roku szkolnego 2024-2025 w Szkole Podstawowej w Kobylanach. Uczestniczyłem na wspólnym posiedzeniu komisji, gdzie opiniowaliśmy podania pisma, budżet i wnioski. Na pełnionym dyżurze w Urzędzie Gminy miałem zaszczyt gościć mieszkańców naszej gminy, gdzie rozmawialiśmy o takich sprawach jak przebudowie kanalizacji na terenie gminy, budowie wodociągu na terenie gminy, budowie światłowodu internetu na części gminy, gdzie jeszcze go nie ma, możliwości budowy oświetlenia ulicznego na drogach gminnych, poprawy widoczności oraz oznakowania skrzyżowania na drodze wojewódzkiej w miejscowości Wulka Nosowska, poprawieniu oświetlenia na korcie tenisowym oraz boisku,
modernizacji drogi gminnej, tak zwana droga dojazd do przedszkola. Rozmawiałem z panią wójt oraz jej zastępcą o sprawach bieżących i planach na dalszy rok. Rozmawiałem z pracownikami Urzędu Gminy o sprawach bieżących. Czy są pytania? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwał. Może poprosimy panią Elę o zabranie głosu. Działa. Także ja może przeczytam uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok. Zmiany w planie dochodów dokonano na podstawie otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z tytułu refundacji na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 1256 zł, dział 758, rozdział 758-14, paragraf 2100. Otrzymanych środków na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi, to jest opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, dział 756, rozdział 756-18, paragraf 0270, w wysokości 8158,51 zł. Informacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z dnia 1 lipca 2024 roku o przyznaniu dotacji w kwocie 33 193,33 zł na zadanie usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stara Kornica, dział 900, rozdział 926, paragraf 246, przeniesienie z rozdziału 905. Informacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z dnia 19 czerwca 2024 roku o przyznaniu dotacji w kwocie 82 813 zł 10 groszy na zadanie pod nazwą utylizacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stara Kornica, dział 900, rozdział 926, paragraf 246, przeniesienie z działu 905. Promesa wstępna. Numer edycja 8/2023/1874 na zadanie przebudowa dróg gminy na terenie gminy Stara Kornica w kwocie 1 710 000, dział 600, rozdział 616, paragraf 6370, zmniejszenie, realizacja w terminie późniejszym. Wpływ środków tytułem sponsoringu dożynek od przedsiębiorców z terenu gminy Stara Kornica w kwocie 15 270,13 zł, dział 750, rozdział 750-75, paragraf 0960. Decyzji wojewody mazowieckiego nr 117 z dnia 29 lipca 2024 roku o przeznaczeniu dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku w kwocie 165 928,40 zł, dział 758, rozdział 758-14, paragraf 6330 w kwocie 42 711,19 zł. I paragraf 2330 123 217,21 zł. Zmniejszenie dochodów na realizację programu Erasmus Plus w Starej Kornicy, w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Starej Kornicy o kwotę 1806,49 zł, dział 801, rozdział 801-95, paragraf 2007. Zmiany dochodów na realizację projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Zmniejszono o kwotę 298 024,40 zł. Dział 750, rozdział 750-23, paragraf 625-7. Zwiększono o kwotę 22 380,30 zł, paragraf 2007.
o kwotę 4912,50 zł, paragraf 2009 i o kwotę 14848,40 zł, paragraf 6259. Wpływ środków z tytułu rozliczenia zadania z 2023 roku, ograniczenie niskiej emisji i zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków gminy Stara Kornica w kwocie 187 791,74 zł. Dział 900, rozdział 905, paragraf 6257 w kwocie 168 801,57 zł i dział 900, rozdział 905, paragraf 6259, 18 990,17 zł. Wpływ środków z tytułu rozliczenia zadania z 2023 roku, przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowego na Dom Kultury w kwocie 69 761 zł, dział 921, rozdział 921-20, paragraf 6257 w kwocie 69 761 zł. Zmiany w planie wydatków bieżących są następujące. Dział 600, transport i łączność, rozdział 616, drogi publiczne. Zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6 tysięcy. Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 6 tysięcy. Dział 700, gospodarka mieszkaniowa, rozdział 705, gospodarka gruntami i nieruchomościami. Zwiększono plan wydatków na zakup energii o kwotę 20 tysięcy, zakup usług pozostałych o kwotę 1000 zł. Dział 750, administracja publiczna, rozdział 750-23, urzędy gmin i miast na prawach powiatu. Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 27 292,80 zł. Dział 801, oświata i wychowanie, rozdział 801-01, szkoły podstawowe. Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 20 tysięcy. Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 20 tysięcy. Rozdział 801-48, stołówki szkolne i przedszkolne. Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 tysiące. Rozdział 801-95, pozostała działalność. Zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1745,29 zł. Różne opłaty i składki o kwotę 2825,95 zł. Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2765,75 zł. Pozostałe koszty związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1256 zł. Dział 851, ochrona zdrowia, rozdział 851-54, przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 8158,51 zł. Dział 852, pomoc społeczna, rozdział 852-15, dodatki mieszkaniowe. Zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1000 zł. Rozdział 852-19, ośrodki pomocy społecznej. Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 4400. Zmniejszono plan wydatków na różne opłaty i składki o kwotę 1000 zł. Podatek od nieruchomości o kwotę 200 zł, koszty postępowania sądowego o kwotę 700 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej o kwotę 1000 zł, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 500 zł. Dział 900, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 905, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 116 006,43 zł.
Rozdział 926. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 96 587,51 zł. Dział 921. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Rozdział 921.09. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zmniejszono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 12 tysięcy. Zwiększono plan wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 16 tysięcy. Zwiększono na zakup usług pozostałych o kwotę 12 tysięcy. Rozdział 921.09. Pozostała działalność. Zwiększono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 100,90 zł, zakup żywności o kwotę 1534,03 zł. Zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1634,93 zł. Plan wydatków majątkowych zmienił się następująco. Usunięte zadanie inwestycyjne pod nazwą przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Stara Kornica na kwotę 1 347 655 zł 17 groszy. Zmieniono sposób finansowania zadania modernizacja drogi gminy w miejscowości Kazimierzów rozdział 616, paragraf 6370 zmniejszono i zwiększono paragraf 6050 o kwotę 362 344,83 zł. 83 grosze. Część wydatków na realizację zadania cyberbezpieczny samorząd przeniesiono na 2025 rok, dział 750, rozdział 750-23, paragraf 6057 zmniejszono o kwotę 365 576 zł. Dział 750, rozdział 750-23, paragraf 6067 zwiększono o kwotę 67 555 551 złotych 60 groszy i o kwotę 14 828 złotych 40 groszy paragraf 6069. Zwiększono plan wydatków na zadanie pod nazwą utworzenie pierwszego klubu dziecięcego na terenie gminy Stara Kornica kwotę 1000 zł. Zmniejszono plan wydatków w zadaniu budowa części ogrodzenia nieczynnego cmentarza prawosławnego z XIX wieku o kwotę 15 tysięcy. Zmieniono nazwę zadania modernizacja infrastruktury oświetleniowej gminy, na terenie gminy Stara Kornica wraz z dokumentacją na zadanie modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Stara Kornica. Zmieniono nazwę zadania budowa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Stara Kornica wraz z dokumentacją na budowę infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Stara Kornica. Zmiany dokonane w wydatkach z Funduszu Sołeckiego dokonano na wniosek sołtysa wsi Koszelówka. Usunięto zadanie pod nazwą zakup kruszywa. Środki z tego zadania dodano do zadania wywózka żwirem dróg gminnych sołectwa Koszelówka. Dubicze. Zmieniono zadanie naprawa ubytków na elewacji świetlicy wiejskiej na remont elewacji świetlicy wiejskiej w Dubiczach. Kiełbaski. Zadania impreza integracyjna rozpisano na zadania. Zakup materiałów na imprezę integracyjną wsi 100 zł 80 groszy. Zakup artykułów spożywczych na imprezę integracyjną mieszkańców wsi 1534 zł 13 groszy. Wynajem zjeżdżalni na imprezę integracyjną mieszkańców wsi 650 zł. Szpaki kolonia. Zadanie zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej rozpisano na zadania. Zakup materiałów do wykonania sanitariatu w świetlicy wiejskiej w kwocie 6036 zł 81 groszy. Wykonanie sanitariatu w świetlicy wiejskiej na kwotę 12 tysięcy. Dobrze, dziękuję. Może Pani Elo, jeszcze poprosimy wieloletnią prognozę finansową.
Wieloletnia prognoza finansowa gminy Stara Kornica na lata 2024-2036. Niniejszą uchwałą została zmieniona następująco. Zwiększono dochody ogółem o kwotę 2 048 676,72 zł, w tym zwiększono dochody bieżące o kwotę 414 608,79 zł, zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 634 067,93 zł, zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 997 270,28 zł, w tym zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 038 601,57 zł, zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 958 668,71 zł. Wynik budżetu ulega zmianie, powstaje deficyt w kwocie 1 951 848,05 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w artykule 21 ustęp 2 punkt 6 ustawy, w kwocie 683 528,91 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1 268 319,14 zł. Zwiększać się przychody budżetu gminy o kwotę 51 406,44 zł. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 768 253,05 zł. Z następujących źródeł: wolnych środków, o których mowa w artykule 21 ustęp 2 punkt 6 ustawy, w kwocie 1 499 933,91 zł. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 1 268 319,14 zł. Rozchody budżetu 2024 roku na kwotę 1 504 zł pozostają bez zmian. W 2024 roku zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 318 643,22 zł. Zwiększono pozostałe dochody bieżące o kwotę 33 965,57 zł. Zwiększono dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1 634 1067,93 zł. Zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia o kwotę 593 275,56 zł. Zwiększono wydatki na inwestycje o kwotę 958 668,71 zł. Zwiększono wydatki objęte limitem, o których mowa w artykule 226 ust. 3 punkt 4 ustawy, o kwotę 107 886,86 zł do kwoty 6 326 179,20 zł. Zmieniono limit wydatków na przedsięwzięcie Erasmus w ZPPO o kwotę 1 806,49 zł. Dodano nowe przedsięwzięcie Cyberbezpieczny Samorząd z limitem wydatków 2024 roku 109 672,80 zł, w tym wydatki bieżące 27 292,80 zł i majątkowo 82 380 zł. W 2025 roku
limit wydatków 255 903 zł 20 groszy, w tym wydatki bieżące 112 205 zł 20 groszy i majątkowe 143 698 zł. Dziękuję. Dziękujemy pani Edu. Czy są pytania? Nie widzę. To czytam państwu treść uchwały. Uchwała nr 6/26/2024 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 16 września 2024 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4, artykuł 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2024 roku, pozycja 609 oraz artykuł 211, artykuł 212 ustawy 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2023 roku, pozycja 1270 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy uchwala, co następuje. W uchwale nr 73/434/2024 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 wprowadza się zmiany polegające na: paragraf pierwszy, zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 1 538 962 zł 83 grosze z tego. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 153 969 zł 24 grosze. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 1 590 369 zł 27 groszy. Ogółem plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 38 746 387 zł 25 groszy. Z tego plan dochodów bieżących 26 789 240 zł i 2 grosze. Plan dochodów majątkowych 11 957 147 zł 23 groszy. Zgodnie z tabelą numer 1 do niniejszej uchwały zmianie ulega tabela numer 1 do budżetu gminy na rok 2024. Paragraf 2. Zmniejszeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 1 590 369 zł 27 groszy. Z tego zwiększyć plan wydatków bieżących o kwotę 54 481 zł 90 groszy. Zmniejszyć plan wydatków majątkowych o kwotę 1 644 851 zł i 17 groszy. Ogółem plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 40 698 235 zł i 30 groszy. Z tego plan wydatków bieżących 26 322 674 zł i 32 grosze. Plan wydatków majątkowych 14 375 560 zł 98 groszy. Zgodnie z tabelą numer 2 do niniejszej uchwały zmianie ulega tabela numer 2 do budżetu gminy na rok 2024. Paragraf 3. W tabeli numer 5 plan wydatków majątkowych na rok 2024 do uchwały budżetowej na rok 2024 Rady Gminy Starej Kornicy numer 73/434/2024 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 wprowadza się zmiany. Plan wydatków majątkowych na rok 2024 po zmianach przedstawia tabela numer 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. W tabeli numer 6 plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego do uchwały budżetowej na rok 2024 Rady Gminy w Starej Kornicy numer 73/434/2024 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 wprowadza się zmiany. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024 po zmianach przedstawia tabela numer 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. W związku z wprowadzonymi zmianami, w których mowa w paragrafie 1 i paragrafie 2, ulega zmianie wynik finansowy budżetu gminy. Punkt 1. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę 51 506,44 zł do kwoty 1 951 848,05 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, których mowa w artykule 21 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 683 528,91 zł.
niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonym w odrębnych ustawach w kwocie 1 268 319,14 zł. Punkt 2. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 51 506,44 zł. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 768 253,05 zł z następujących źródeł. Z wolnych środków, których mowa w artykule 21 ustęp 2 punkt 6 ustawy w kwocie 1 499 933,91 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 268 319,14 zł. Punkt 3. Rozchody budżetu w kwocie 816 405 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek pozostaje bez zmian. Plan po zmianach przychody i rozchody budżetu gminy przedstawia tabela nr 6 do niniejszej uchwały. Zmianie ulega tabela nr 7 do uchwały nr 73/434/2024 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024. Paragraf 6. W tabeli nr 8 gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok do uchwały nr 73/434/2024 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 wprowadza się zmiany. Plan na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminny program przeciwdziałania narkomanii na 2024 rok po zmianach przedstawia tabela nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Zmianie ulega załącznik nr 1 do uchwały nr 73/434/2024 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2024 rok. Plan wydatków na program i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2024 rok po zmianach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do przegłosowania zmian w budżecie na rok 2024. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 13 radnych, za było 13, przeciw 0, wstrzymało się osób 0. Przechodzimy do kolejnej uchwały zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stara Kornica na lata 2024-36. Oczytam treść uchwały. Uchwała nr 6 łamane na 27 łamane na 2024 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 16 września 2024 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Stara Kornica na lata 2024-2036. Na podstawie artykułu 226, artykułu 227, artykułu 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2023 roku, pozycja 1270 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 73/433/2024 z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2024-2036 wprowadza się zmiany. Paragraf 2. Treść wieloletniej prognozy finansowej po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Objaśnienia do wprowadzonych zmian stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Wykonanie uchwały
powierza się wójtowi gminy. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przystępujemy do przegłosowania zmian wieloletniej prognozy finansowej. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 13 radnych, za było 13, przeciw 0, wstrzymał się osób 0. Przechodzimy do kolejnego punktu, uchwalenia regulaminu. Marek, jeszcze sekundkę, ja tylko muszę się tutaj ewakuować, bo mam szkolenie na górze. Jeśli będę potrzebna, jakieś pytania będą do mnie, to zapraszam na górę. Dobrze, dziękujemy Pani Elu. Dziękuję. Przechodzimy do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stara Kornica. Czy są może pytania do uchwały? Nie widzę, odczytam treść uchwały. Uchwała nr 6 łamane na 28 łamane na 2024 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 16 września 2024 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stara Kornica. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2, punkt 15, artykuł 40 ustawy 1 z dnia, przepraszam, ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 609 oraz artykuł 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku gminy, gminach. Dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 399. Po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach Rada Gminy Stara Kornica uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stara Kornica w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Traci moc uchwała nr 31 łamane na 194 łamane na 2020 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 października 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stara Kornica. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stara Kornica. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Proszę Państwa, przystępujemy do przegłosowania uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 13 radnych, za było 13, przeciw było 0, wstrzymało się osób 0. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie przez gminę Stara Kornica od gminy Pleterów zadania zarządzania częścią drogi wewnętrznej w celu wykonania części zadania publicznego pod nazwą modernizacja infrastruktury drogowej oraz oświetleniowej na terenie gminy Stara Kornica. Czy są pytania? Poprosimy pana Jerzego Szałkowskiego. A to niechcący pan może nacisnął. Nie ma pytań? To przechodzę do czytania treści uchwały. Uchwała nr 6 łamane na 29 łamane na 2024 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 16 września 2024 roku w sprawie przejęcia przez gminę Stara Kornica od gminy Platerów zadania zarządzania częścią drogi wewnętrznej w celu wykonania części zadania publicznego pod nazwą modernizacja infrastruktury drogowej oraz oświetleniowej na terenie gminy Stara Kornica. Na podstawie artykułu 10 ustęp 1 artykuł 18 ustawy 2 punkt 12 oraz artykuł 74 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 609, w związku z artykułem 8 ustęp 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych. Dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 320. Rada Gminy Stara Kornica uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na przejęcie przez gminę Stara Kornica w zarząd części drogi wewnętrznej o długości 90 metrów i pół metra bieżącego oznaczonej numerem ewidencyjnym 912 łamane na 1 położone w obrębie falatycze stanowiące własność gminy Platerów w celu wykonania zadania publicznego pod nazwą modernizacja infrastruktury drogowej
oraz oświetleniowej na terenie gminy Stara Kornica na czas realizacji wyżej wymienionego zadania publicznego. Paragraf 2. Przejęcie w zarząd części drogi wewnętrznej, w której mowa w paragrafie 1, nastąpi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy wójtem gminy Stara Kornica a wójtem gminy Platerów. Paragraf 3. Koszty realizacji zadania publicznego pod nazwą modernizacja infrastruktury drogowej oraz oświetleniowej na terenie gminy Stara Kornica w całości pokrywa gmina Stara Kornica. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stara Kornica. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, przystępujemy do przegłosowania uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 13 radnych, za było 13, przeciw 0, wstrzymało się osób 0. Przechodzimy do kolejnego punktu. Zmiany uchwały nr 47/291/2022 Rady Gminy Starej Kornicy z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie przejęcia regulaminu konsultacji społecznej gminy Stara Kornica. Czy są jakieś pytania do uchwały? Nie widzę. Odczytam treść uchwały. Uchwała nr 6/30/2024 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 16 września 2024 roku w sprawie zmian uchwały nr 47/291/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przejęcia regulaminu konsultacji społecznych Gminy Stara Kornica. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15, artykuł 5a ust. 2, artykuł 40 ust. 1, artykuł 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 609 ze zmianami, uchwala się co następuje. Paragraf 1. W załączniku do uchwały nr 47/291/2022 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia regulaminu konsultacji społecznych Gminy Stara Kornica, dziennik ustaw województwa mazowieckiego z 2022 roku, pozycja nr 5421, wprowadza się następujące zmiany. Podpunkt 1. W paragrafie 5 ust. 1 po punkcie 4 dodaje się punkt 5, który otrzymuje brzmienie. Podpunkt 5. Inny niż określony w punkcie 1.4 form konsultacji uzasadnione potrzebami i celami konsultacji. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stara Kornica. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przechodzimy do przegłosowania uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 13 radnych, za było 13, przeciw 0, wstrzymał się osób 0. Przechodzimy do kolejnego punktu. Zaopiniowanie wniosku Nadleśnictwa Sarnaki o uznanie lasu za ochronę. Czy są pytania? Nie widzę. Odczytam treść uchwały. Uchwała nr 6/31/2024 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 16 września 2024 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Sarnaki o uznanie lasów za ochronne. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 609 z późniejszymi zmianami, artykuł 16 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach, dziennik ustaw z 2024 roku, pozycja 530 oraz zgodnie z wnioskiem Nadleśnictwa Sarnaki Rada Gminy Stara Kornica uchwala co następuje. Paragraf 1. Opiniuje się pozytywnie przedstawiony przez Nadleśnictwo Sarnaki wniosek o uznanie lasów za ochronne o łącznej powierzchni 14 hektarów 68 arów położonych na terenie gminy Stara Kornica, wyszczególnionym w zakresie lasów wnioskowanych o uznanie za ochronne, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stara Kornica. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni radni, przystępujemy do przegłosowania uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 13 radnych, za było 12, przeciw 1, wstrzymało się osób 0.
Przechodzimy do kolejnego punktu. Rozpatrzenie petycji. Czy są pytania do petycji? Nie widzę. Odczytam treść uchwały. Uchwała nr 6, łamane na 32, łamane na 2024 Rady Gminy Stare Kornice z dnia 16 września 2024 roku w sprawie rozpatrzenia petycji. Na podstawie artykułu 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2024 roku, pozycja 609 z późniejszymi zmianami, w związku z artykułem 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 870 po rozpatrzeniu, po zapoznaniu się z wynikami rozpatrzenia petycji przez Komisję Skarg Wniosków i petycji Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Przemysłu, Handlu i Oświaty i Kultury, Komisję Budżetu, Finansów, Ochrony Przeciwpożarowej, Bezpieczeństwa Publicznego. Paragraf 1. Odrzuca się petycję Rady Gminy Bargłów Kościelny w przedmiocie wystąpienia do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z petycją o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt i innych ustaw powiązanych tematycznie z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy Stara Kornica do przekazania niniejszej uchwały wnoszącemu petycję Rada Gminy Bargłów Kościelny. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni radni, przystępujemy do rozpatrzenia petycji. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 13 radnych, za było 11, przeciw 1 osoba i wstrzymała się 1 osoba. To może zabierzesz głos, dobrze? Zaopiniowanie wniosku wójta gminy Stare Kornice. Poprosimy panią wójt o zabranie głosu. Szanowni Państwo, chciałabym uzyskać Państwa opinię odnośnie rekultywacji naszego wysypiska, składowiska odpadów. Otóż zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego z 2019 roku w sprawie zamknięcia z urzędu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego na terenie gminy Stara Kornica, na terenie naszej gminy, gmina zobowiązana jest do przeprowadzenia rekultywacji składowiska zgodnie z ujętym w decyzji harmonogramem ustalającym prace związane z technicznym zamknięciem składowiska. Gmina Stara Kornica musi wykonać następujące prace. Ukształtowanie powierzchni bryły składowiska od stycznia od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykonanie warstwy wyrównawczej, może tak do końca 2025 roku, wykonanie dwóch nowych studni odgazowania do 2025 roku, podniesienie studni wód odciekowych do grudnia 2025 roku. Harmonogram prac związany z rekultywacją powinien wyglądać w następujący sposób. Wykonanie warstwy glebotwórczej od 26 do 27 roku, do grudnia 27. Obsiew kwatery składowiska mieszanką traw i roślin motylkowych 26-27. Nasadzenie roślinności krzewiastej i drzewiastej na wierzchowinie kwatery, też 26 i 27 rok. Wykonanie nowego piezometru na odpływie wód podziemnych, też 26-27 rok. Termin zakończenia rekultywacji składowiska odpadów przypadać powinien na 31 grudnia 2027 roku. Gmina Stara Kornica oczywiście może przeprowadzić samodzielnie taką rekultywację, ale należałoby w tym przypadku zabezpieczyć środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektu wykonawczego, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbiór robót budowlanych oraz koszty wykonania rekultywacji. Tak na marginesie liczyliśmy, że to byłby koszt około 2 milionów co najmniej, tak? No i oczywiście też rozkłada to się w czasie. Inną możliwością, i tutaj już podejmowałam rozmowy z dwoma przedsiębiorcami, jest możliwość przeprowadzenia rekultywacji składowiska poprzez odnalezienie odpowiedniego partnera.
Właśnie na dzień dzisiejszy wpłynęły dwie oferty, w których przedsiębiorcy proponują nam bezpłatne przeprowadzenie rekultywacji, w tym przejęcie kosztów badań składowiska. Obecnie roczny koszt badań wynosi około 10 tysięcy. Zapewniliby monitoring oraz dokumentację środowiskową, no, która jest oczywiście dość skomplikowana. W zamian za rekultywację przedsiębiorcy wypełnią naszą nieckę składowiska warstwą odpadów, zaznaczam, zgodnych z zaleceniami marszałka województwa mazowieckiego. I w związku z tym chciałaby od Państwa uzyskać opinię, tak, czy rozmawiamy z partnerami, czy przystępujemy do samodzielnej rekultywacji, no ale to się wiąże oczywiście z finansami. Więc moje by takie pytanie brzmi, czy rozmawiamy z partnerem i przyjmujemy taki projekt rekultywacji marszałka województwa, ale wykonuje to nam partner zewnętrzny, który od nas dzierżawi na co najmniej 3 lata nasze składowisko odpadów. Wiąże się to oczywiście z przywiezieniem odpadów, ale zaznaczam, zgodnych z zaleceniami, to są bioodpady, i oczywiście pod kontrolą wojewódzkiego z ochroną środowiska. Także poproszę o zaopiniowanie. Dobrze. Prosimy jeszcze pana Andrzeja, widzę, się zgłosił. Ma jakieś pytanie w sprawie opinii? Nie, ja chciałbym tylko powiedzieć, że temat ciągnie się już dłuższy czas. Chyba po to jeździliśmy także na to wysypisko, zobaczyć, jak to w praktyce wygląda, czy jest to w miarę bezpieczne dla naszego tutaj otoczenia. I myślę, że jakieś już ustalenia mamy między sobą, że jednak trzeba to zrobić, trzeba to skończyć. Tylko pytanie mam takie, bo ten proces się jeszcze nie rozpoczął, prawda? Tutaj pani czytała, że od stycznia 2024 roku. Więc jakby ten przedsiębiorca, który ewentualnie zostanie wyłoniony, ma 2 lata na zrekultowanie tego całego wysypiska, tak? Rozumiem. Trochę więcej, bo ma 25, 6, 7. Tak, do końca. Jak, do końca. 27 roku, tak. Jak okay. Rozmawialiśmy, to tyle czasu jest tam potrzebne, tak, na przygotowanie gruntu, przede wszystkim dokumentacji tej takiej środowiskowej, żeby uzyskać pozwolenia, tak, ta dzierżawa musi, a też jeszcze proceduralnie musimy zacząć, musimy ogłosić, że to wysypisko jest pod dzierżawę. Tu takie formalności, to musi być zrobione obwieszczeniem, więc chwilę to potrwa, dlatego bardzo mi zależy, żebyśmy na Państwa zgodzie, tak, i wtedy byśmy już podejmowali te proceduralne i czasochłonne działania. Tu jeszcze można by było dodać, Pani Wójt, że no, ten przedsiębiorca, który zostanie wyłoniony, nie jest to za darmo, tak jakby do końca. Gmina jakiś tam korzyść z tego jeszcze będzie miała, prawda? Dobrze, że są sołtysi, to będą wiedzieli, że no, parę złotych jeszcze gmina zaoszczędzi przed tym chyba. Tak, tak. Tutaj jeden z przedsiębiorców mówił coś o kwocie 250 tysięcy złotych za cały proces. I zaznaczam, że przyjmowałby wtedy wszystkie nasze koszty badań, monitoring, choćby i założenie oświetlenia, prądu, bo w tej chwili mieliśmy nawet ukradziony licznik. Jest to po prostu zaniedbane. Tak? Oddajemy na 3 lata i ten ktoś by nam to zrekultywował zgodnie z przepisami, z zaleceniami, bo tutaj zaznaczam, że to już jest chyba 3. decyzja marszałka przedłużająca, zmieniająca nam terminy. To jest ostateczny termin, bo jeżeli tego nie zrobimy w tym terminie, prawdopodobnie już nam marszałek nie przedłuży tej decyzji, to po prostu podobnie tak jak pierwszą koncepcję zrobił pan marszałek sam i wystawił nam fakturę jako gminie, tak samo może nam zrekultywować, wybrać sam firmę, która nam zrekultywuje i po prostu wystawi fakturę na kilka milionów. Dziękuję. Ja też dziękuję. No dobrze, jeszcze Kasia, pani Katarzyno. Tak, mam tylko jedno pytanie odnośnie przejęcia kosztów badań. Czy dla nas to będzie korzystne? Czy my będziemy mieli taki sam wgląd w badania, tak samo jak i w monitoring, jeżeli firma przejmie koszty badań i koszty monitoringu? Czy to dla nas będzie korzystne? Tak, my zastrzegamy sobie, że będziemy mieć ten wgląd. Tak, żebyśmy wiedzieli, co jest do nas przywożone, tak, i jak wychodzą badania. Prosimy, panie Krzysztofie. To znaczy, tak, odnośnie tego wysypiska. Fakt faktem, trzeba to zrobić, trzeba to zamknąć, bo takie mamy obwarowania. Tego nikt nie kwestionuje, tylko że jeżeli to zamykamy i będziemy korzystać z usług zewnętrznej firmy, to zróbmy na tym pieniądze, żeby to nie było za darmoche. Pierwsza sprawa. Druga sprawa, jakoś chcielibyśmy trochę negocjować te
pieniądze, które firma proponuje, bo za cały proces trzyletni te 250 tysięcy, jak pani wspomniała, to chyba to trochę za mało. Tak mi się wydaje. Druga sprawa, może na zasadzie jakiegoś ogłoszenia wyłońmy jeszcze może jakąś inną firmę, żeby była większa konkurencja, bo konkurencja to nic złego, to jest po prostu normalny proces w dzisiejszych czasach, także nie ograniczajmy się do tych dwóch firm, które złożyły swoją propozycję. No i pełny wgląd w dokumentację chcielibyśmy jako gmina mieć, żeby nie było tak, że badania będą tylko wyłącznością tej firmy, która będzie rekultywowała, w zasadzie rekultywowała, zamykała nasze składowisko, a rekultywowała będzie dopiero wtedy, jeżeli będzie na to stosowne dokumenty, bo na razie nie wiemy, w jaki sposób to chcemy zrekultywować. Tak mi się przynajmniej wydaje, czytając te dokumenty, które były nam przedstawione. Dziękuję. Dziękuję, panie Krzysztofie. Na dzień dzisiejszy mamy już koncepcję opracowaną, tak, za którą zapłaciliśmy. Są tam podane, jakie mają być odpady i jakie wysokości, tak, i jakie badania. Co do wyboru firm, to tak właśnie trochę stoimy na rozdrożu, bo z rozmów z innymi samorządami wynika, że różnie, tak, że z jednej strony fajnie jest ogłosić przetarg, tak, i kto da więcej, ale wtedy nie mamy, że tak powiem, wpływu czy na opinię, tak, na jakieś doświadczenie danej firmy. Jest jakieś pewne ryzyko, tak? Z drugiej strony ktoś mnie uczulał, żeby wybrać taką firmę, która nie ma swojego wysypiska, która tylko skupuje odpady, więc wtedy nie ma takiego ryzyka, że przywiezie, ukryje jakieś inne odpady, tak, ze swojego składowiska. Bo firma, która jakby tylko handluje odpadami, tak, to ona nie weźmie sobie na siebie jakiegoś, brzydko mówiąc, niezgodnego z normą odpadu. Także tutaj no jeszcze pomyślimy z prawnikiem, jak to zrobić dobrze, żeby to dobrze wyszło. Tak? No mówię, tutaj mamy firmę taką polecaną przez kilka samorządów, i to, którzy robili w naszej okolicy, tak? Tam gdzie byliśmy. Teraz ogłaszając przetarg, no żebyśmy nie spalali energii, czy a może pieniędzy na kontrolowanie, na pilnowanie. Bo tutaj ja już negocjować oczywiście przy pierwszym spotkaniu próbowałam, tak? No ale to też no, trudno odnieść się. Wiem, że inne samorządy nie miały tyle, co nam tutaj się oferuje, z tym, że no, rzeczywiście my mamy nieckę trochę niżej, więc jest miejsce nasypać, tak, tych bioodpadów. Ze swojej strony deklaruję, że będziemy po prostu na bieżąco będę Państwa informować, tak, co się uda, co się też nie uda, jak wygląda ewentualnie postęp poszczególnych prac. Pani Katarzyno. Moje zdanie jest takie, że przetarg niekoniecznie, dlatego że lepiej mniej zarobić albo w ogóle nie zarobić i być pewnej, że ta firma, która przyjedzie, nie przyniesie, jak tutaj pani wójt nam powiedziała, nie wiadomo czego z tego tych odpadów. Także moim zdaniem lepiej jest sprawdzona firma, nawet jeśli nie mielibyśmy jako gmina zarobić na tym. Tylko żebyśmy mieli wgląd w te badania. Dobrze, dziękujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Szanowni Państwo, zaopiniujmy wniosek wójta gminy Stara Kornica. Proponuję zaopiniować go pozytywnie. Dobrze, przystępujemy do przegłosowania pozytywnego wniosku wójta gminy Stara Kornica w sprawie rekultywacji śmietniska. Ktoś z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pani Katarzyno, dziękuję. Głosowało 13 radnych za, było 12 przeciw, 0 wstrzymała się jedna osoba. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego spotkania. Sprawy różne i wolne wnioski. Prosimy pani wójt. To może na początek, zanim państwo się zastanowią, ja proponowałabym, nie wiem czy podjąć dyskusję, na południu Polski mamy powódź. Niektóre samorządy podejmują już działania w kierunku czy zbiórki żywności, czy zbiórki jakichś innych artykułów, a może środków finansowych. Bo tak z jednej strony zbiórka żywności i wiezienie na tak daleko, może byłby to koszt, chyba że przyłączylibyśmy się do jakiejś innej akcji. Czy państwo mają w tej kwestii jakieś zdanie, czy podejmujemy się jako samorząd? Zbiórki są. Mhm.
Bo ja z jednej strony czy obawiam się, że dowieść tak, ewentualnie od nas na południe to jest kawał drogi, tak, więc koszty paliwa, więc może byłoby lepiej gotówkę, tak, czy po prostu jakieś przelewy. Tu pani zastępca sprawdza pod względem takim, jak to zrobić prawnym, żeby to było zgodnie z przepisami. Zbiórkę żywności na pewno możemy zrobić szybko, bez jakiegoś tam ogłaszania, bo tak jak zbiórka pieniężna, to trochę rządzi się innymi prawami. Się z wójtami z innych gmin. Wspólnie może, no. To może zróbmy na razie zbiórkę tych artykułów, tak, żywnościowych i jakichś właśnie kocy, czy jakichś czystości środków, a potem jak się zobaczymy, zorientujemy, jak wygląda może sytuacja z finansowym takim wsparciem, to jakoś może zbiórkę ogłosimy, jeżeli będziemy. Mówię, a to chciałabym to prawnie zrobić, żeby nie było jakichś tam niespodzianek. Dobrze. Panie Andrzeju, widzę, że pan chce zabrać głos. Prosimy o zabranie głosu. Do punktu wolne wnioski. Oczywiście, oczywiście. Ja bym chciał tutaj, bo widzę mieszkańców z Wólki Nosowskiej, którzy przyjechali tutaj, chciałbym, bo temat jest mi znany troszeczkę, chodzi o naszą strzelnicę. Rozstrzygaliśmy to niedawno na komisji, ale tutaj panowie chcieliby zabrać głos, więc ja swój głos oddaję dla nich, jeżeli można. Prosimy mieszkańców o zabranie głosu. Prosimy do mikrofonu. Jeśli chodzi o tą szczelnicę, to ja bym miał radził, żeby zamknąć w ogóle. Bo tam kto chce i kiedy chce strzela. Działał mikrofon. Działa. O zamknięcie chodzi o tej strzelnicy, niby ala strzelnicy, nie wiem jak to w ogóle nazwać. Kto chce, kiedy chce przyjeżdża, jak chce, kiedy strzela, nie ma godzin ograniczenia, po prostu w ten czwartek strzelali, nie wiem, może do 11:00. Wieczorem? Wieczorem właśnie. A w środę. I to nie wiem, to tak strasznie głośno u mnie robili po prostu ocieplenie strychu, siedlec firma i agregat pracował, to agregat głośno pracuje i te pytają faceci, co robili, mówią, to za strzelania u was jest. No jest, po prostu jest. Ciekawe, czy kto z państwa chciałby, żeby tak blisko koło domu państwa strzelali, niech całe 100 metrów na przykład od domu. A my mieszkamy blisko wschodniej granicy. A, to wiem, właśnie, to tak. Kaliber 9 mm. Do tarczy żeli jakiejś żelaznej, no to chyba sportowa broń tego nie wykona, wydaje mi się. I strzec tego akademiczna. No tak. Tarcza jakaś żeliwna. No. Metal. Proszę mi, pani inżynierze, po sprawdzenie. Może moi drodzy, tak, tutaj rzeczywiście bardzo dyskutowaliśmy na komisjach odnośnie tej strzelnicy. No zapadła decyzja, że jeszcze na rok pozwolimy, ale pod pewnymi warunkami, tak, że będą strzelać rzeczywiście zgodnie z regulaminem. Tu trochę takim jest problem, bo wójt gminy niby akceptuje regulamin, ale nie kontroluje. Ja ze swojej strony sugerowałabym, abyście państwo, tu szczególnie sąsiedzi, jeżeli coś się dzieje w późnych godzinach, tak, czy wiecie państwo, nie wiem, że nie ma osoby, która powinna być obecna, tak, czy osoba wynajmująca, jeżeli jej nie ma, a są na przykład strzały, wzywajcie państwo policję, bo policja to może to sprawdzić.
zgłoszenie, ale, żeby się mógł zająć. Ale, ja jeżeli jeszcze... ale dzielnicowy zazwyczaj jest w dzień, tak? W godzinach, jeżeli robi objazd. Więc to możemy zasugerować panu dzielnicowemu, żeby zerknął. Ale dobrze by było, wiecie państwo, gdyby było to coś niezgodnie z prawem, gdybyście zauważyli, że właśnie mówię, że nie ma tej osoby, która powinna być wydzierżawiającej, a są strzały, czy nie daj Boże, byłby alkohol, wzywajcie policję. A ja bym... No może, z każdej chwili może wejść, z każdej strony może wejść. Ale tam ma być regulamin, tam wejście jest zamknięte z jednej, od strony drogi. Jeżeli można, słuchajcie, to widać, wygląda na to, że nie ma dostatecznego nadzoru nad tym, co się dzieje. Wygląda dalej na to, że konflikty narastają w związku z tą strzelnicą. To jest teren gminy i nie wiem, czy po prostu za rok, czy brnąć dalej w to, czy jednak wypowiedzieć tą umowę, bo jest coraz więcej skarg. No myśmy rozpatrzyli to podanie na komisji pozytywnie, tak, w sensie właśnie z tymi ograniczeniami, tak, na warunkach pewnych. Natomiast no, sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Mieszkańcy tutaj, ci, którzy przychodzą też i do sołtysa, przychodzą i do mnie, przychodzą, skarżą. No nie będzie więcej skarg jakby niż od nich, bo oni najbliżej mieszkają. Mi to tam nie przeszkadza, bo ja mieszkam 1,5 kilometra od tej strzelnicy, prawda? Więc jak większość mieszkańców. Natomiast ta strzelnica nie jest strzelnicą wędrującą, że raz tutaj będzie, raz tam będzie i protestuje cała wieś. Jest ona umiejscowiona konkretnie w tym miejscu, konkretnie obok tych sąsiadów i oni mają tutaj największe problemy z tym, z tą strzelnicą. I skoro jest to obiekt gminny, to nie wiem, czy to na przyszłość nie jest sens przedłużania jej funkcjonowania, bo gdyby ona faktycznie opierała się o to założenia, jakie powstała, czyli strzelnica sportowa, broń sportowa, tutaj pan radny jest, przecież wie, jaka, prawda, jakie dźwięki wydaje broń sportowa, raczej nie są one uciążliwe. Natomiast tutaj po tej tarczy, jeżeli to jest prawdziwy element tej strzelnicy, no to jest broń ostra 9 mm, jak mi się wydaje, tam te dziury były, to no tak to wygląda, no to niedobrze, no to nie jest strzelnica sportowa i na pewno może stwarzać uciążliwe warunki życia mieszkańcom obok tutaj. Zwłaszcza, że pan tutaj Harasimek mówi, że nawet psy już, mimo że są oswojone, zdziczały, nie da się podejść no, do... No właśnie. Córka musi psa zamykać w piwnicy, jak strzelają, bo już trzęsie się jak galareta. Trzeba chyba o pozwolenie, żeby ktoś go uśpił czy coś, bo szkoda zwierzęciny, naprawdę. A po prostu ja dzwoniłem do Łosic na policję i pytają, gdzie ta strzelnica. Pytać, mówię, że tam wulka 86. To oni nie wiedzą. Proszę czekać na drodze. Przyjechali tak blisko strzelnica. Mówi, ktoś to pozwolił, żeby tak blisko budynku strzelnica była. Ja mówię, proszę wejdźcie, zobaczcie. Nie, my tam nie wyjdziemy, bo jeszcze nas zastrzelą. Nie będziemy oglądać. Taka była odpowiedź policji. No także my... Jest coraz więcej skarg. My jako gmina jesteśmy właścicielem tego terenu. Więc nie mamy obowiązku przedłużać na przyszłość tej... No właśnie, jeszcze głosy są tego typu, że no, przeszkadzają w strzelnicy też traktory, które obok uprawiają pole. No to, z tych informacji, no to no chyba to jest ten rolniczy wokół, tak? I ludzie tam uprawiają. Ja nie wiem, o ile to jest prawdziwe są te doniesienia. No tutaj pan no. mówi, tak? Teraz możemy mówić, że to jest słowo przeciwko słowu. No ale, no mówię, tymczasem na rok... Ta decyzja jest taka, żeby pod warunkami pewnymi ta strzelnica jeszcze rok funkcjonowała. Zobaczymy, jak będzie na przyszłość. Bo mówię, gdyby to była faktycznie strzelnica sportowa, czyli spokojnie przyjeżdżają tam, nie wiem, młodzież nawet może przyjeżdżać w ramach tych
przysposobienia obronnego, nie wiem, czy w średnich szkołach są, czy nie, te zajęcia teraz, kiedyś były, mogłaby przyjeżdżać, korzystać, ale z broni sportowej. Jeżeli są tam takie strzały, że słychać to w promieniu kilometra czy półtora, no to to się chyba mija z celem, moim zdaniem. Nie wiem już, jak do tego podejść. A kto panu pozwolił tam wejść? Ale wygląda na to, że nie ma nadzoru konkretnego nad tym terenem. Każdy może wejść. Czekajcie. A jeszcze po prostu poprzedniej sesji rady pan Chwedoruk powiedział, że oni chaszcze pościnali. Ja pytam, czy sosenka średnicy 10 cm to jest chaszcz, czy brzuska powyżej 3 metrów to jest chaszcz? Toż tam kaczki na wiosnę pełno było, dzikich kaczek. Lisy mieli nory. Teraz nie ma nic, bo wystarczyli się. Z czarnych przychodzili wodę pić. A cała szczelnina. A jeszcze jedno, jak tego właściciela nie ma, czy oni mogą strzelać, byle kto i kiedy chce? No to dobrze, to ja teraz będę dzwonił po 112. Ale jeżeli tam czarne czy inne zwierzęta mogą przychodzić... No to właśnie, przychodzą. Teren jest zabezpieczony. Nie jest zabezpieczony. A może, przepraszam... Ale i teraz czarni przychodzą. Może te kaczki już są wystrzelane, tak szczerze mówiąc. A może wystrzelały te kaczki, nie wiem. Czym to wszystko, wiesz, to nie ma ogrodzenia płotu, nie ma przecież. No co się dziwisz, że wiesz, że tam sarna przyjdzie czy coś. No tam nie ma ogrodzenia. No tak, ale tam ogrodzenia, Eugeniusz, nie ma żadnego. To jest wyrobisko. Nie mam... Tutaj jeszcze argumentacja obecnego użytkownika była taka, że korzystają z tego mieszkańcy naszej gminy. Czy ktoś może z państwa obecnych korzystał z tej strzelnicy? Mogę? Dwa słowa? Proszę, wsłuchaj się. Ja mam taką propozycję. Jest rada, delegacje. Zajechać, audyt zrobić, zobaczysz, jak tam jest, czy tam jest ogrodzony, co tam się dzieje w ogóle na tym, bo my w ciemno teraz rozmawiamy. Jest jakiś argument jeden. Ale więcej nic nie wiemy na ten temat. Słuszna uwaga, panie sołtysie. Tak, tylko że my się nie, my jak się wybierzemy, przecież nie możemy zajechać niezapowiedzianie, tak? Słucham? To nie jest prywatny, to jest nasz teren. Teren gminny jest. Właśnie, słuchajcie, w tym jest taki problem, to znaczy nie problem, że to nie jest teren prywatny, na który my musimy jakoś, nie wiem, jakąś zgodę czy coś tam interweniować. No właśnie. Tylko chodzi o to, że w momencie, kiedy my zajedziemy, to my tam nie usłyszymy tego strzelania. To musicie mieć świadomość, no. Dobrze, prosimy pana Krzysztofa jeszcze o zabranie głosu. To jest robota, że tak powiem, brzydko dla policji. Policja powinna zajechać, wylegitymować, zobaczyć, czy są pozwolenia na broń, czy jest odpowiednia broń jako broń, jaka to miała być, czy to jest przede wszystkim broń sportowa. Wtedy będzie wiadomo, czy faktycznie są to słuszne oskarżenia, czy nie. A jeżeli będą osoby, które mają jakieś tam nadużycia, no to wtedy policja będzie się tym zajmowała. To nie jest robota tutaj dla nas. To jest robota dla policji. Ja mówiłem dla pana Ludwiszewskiego jakoś na początku, że nie wolno strzelać. Po prostu tak było, że dużo ich strzelało. Nie wiem, skąd te osoby. Ja zaszedłem do nich, mówię, zadzwonię na policję. A to dzwoń pan, przyjadą, wypiją i pojedziemy. Nie wiem, o co im chodziło. Czy kawę, czy wódkę, nie wiem. To trzeba dzwonić. A po to, że przyjeżdżają, to mają kropki na ruszanie. No to już tam jakieś te. Powiedz proszę, zajmiemy się sprawą, porozmawiamy z właścicielem. Dobra, więc sobie odgadam. Dlaczego jemu dali pozwolenie, jak on był aparatem?
Ale to już nie wejdziemy w te kompetencje, to nie są nasze, to nie my wydajemy pozwolenie na broń, tak? Moi drodzy, na ile możemy, to się zajmiemy, tak? Zobaczymy regulamin. Myślę, że pod tym względem sprawdzimy, czy jest regulamin, zapytamy tego pana i jak coś, to będziemy skracać, ewentualnie informować policję o nadzór. Może w ten sposób. Znaczy jest regulamin, tam między innymi w tym regulaminie jest, że strzelać można tylko w obecności tego pana, który ma pozwolenie. Tylko. Właśnie, ale ten pan z tego co wiem, to pracuje poza granicą, wyjeżdża. Tutaj mam głos od panów, że ponoć są strzały, kiedy go nie ma. Nie tak może jest, być strzelania nie ma bez obecności. Kiedy kto strzela, nie ma godziny, nie ma nic. I chyba taki otwiera szlaban, wjeżdża, strzela i tam nawet rejestr powinien być, kto strzela i z jakiej broni. I numer zezwolenia. Najwyżej takie coś sprawdzimy, czy jest prowadzone. Jeszcze raz, ja raz pana Ludwieseckiego, jak mówiłem, pytam się coś z strzelaniny. On mówi, wojsko likwidowali, ja sobie broń kupiłem. Mam dwie sztuki broni, pełne szafy amunicji. Tej amunicji, czy jak? Nie. No tak. No to nie wiem, ja to z nim w ogóle nie chcę rozmawiać i tyle wszystkiego. Jest pozwolenie, to było sprawdzone. Jest. Dobrze, dziękujemy. Przyjrzymy się tej sprawie dogłębnie. Panie Andrzeju, prosimy o zabranie głosu. Do tej sprawy parę zdań. Chodzi o to, że ci mieszkańcy, którzy się skarżą tutaj, no, mieszkają tam od początku, od dawna, od wielu, wielu lat. I nigdy nie mieli takiego problemu z tym. Tutaj pan się osiedlił, raptem kilka lat mieszka. I w zasadzie, no nie wiem, mi to nie przeszkadza, tak szczerze mówiąc, ponieważ ja mieszkam daleko i tak jak większość mieszkańców Wólki Nosowskiej, ale tam okolicznym przeszkadza. Część z nich nie chce jakby się odzywać ze względów na jakieś tam ustalenia, ktoś tam pole wydzierżawia, ktoś coś jeszcze, więc różne tam są zależności. I jednak ja, mimo że mi to nie przeszkadza i większości mieszkańców, potrafię wczuć się w ich sytuację i wiedzieć, że jest to jednak uciążliwe. Trudno się przeprowadzić z takiego powodu gdzieś, tak? Zwłaszcza, że nie jest to teren prywatny i my mamy jako radni wpływ na to, czy to będzie funkcjonowało, czy nie będzie. I myślę, że w przyszłości trzeba będzie nad tym pochylić za rok. Póki co na razie to obowiązuje, więc już niech tak będzie, a kontrolę, tak jak pani wójt, ze strony policji można by było zorganizować. Może to się poprawi. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Prosimy, panie Mateuszu. Prosiłbym o wykoszenie poboczy przy drogach gminnych. Też już długo nie było koszone, to było chyba jakoś w czerwcu. Słuszna uwaga. Już trochę poodrastały. Chyba zazwyczaj jest raz, dwa razy w roku. Dwa razy w roku jest koszone. Tak. Mhm, okej. Okay. Dziękuję bardzo. Panie Andrzeju, w kolejnym temacie, więc chciałbym zapytać panią wójt. Wspominałem na poprzedniej sesji, czy nawet jeszcze wcześniej o słupie tym tutaj przy krzyżówce, który jest wychylony ogrodzenie, te barierki. Jaka sytuacja jest? Czy coś już... No województwo milczy. Jeszcze chyba raz. Będę rozmawiała w ogóle tam w innej sprawie z województwem, więc tutaj poruszę to, bo rzeczywiście tam drzewo suche jest. Nie, chodzi mi o ten słup, który po wypadku został... No słup, barierki zniszczone. I drzewo. My tam zgłaszaliśmy wszystko razem, tak. Drzewo, tak, no i zgłaszaliśmy to, ale cisza ze strony województwa. Ale pani mówiła, że ten słup należy jakby do gminy, tak? I barierka przy słupie do gminy, więc... Dlatego ja pytam o to, bo ja wiem, że województwo się nie kwapi z remontami. Oni tam przyjeżdżali, naprawiali chodnik, bo do nich to należy. I naprawili ten chodnik, naprawili te zbocze tego chodnika. Natomiast pozostały te barierki do uzupełnienia i ten słup. I chyba tutaj musi się zająć gmina. Przyjrzę się jeszcze raz. No, temu. Także naprawdę. Bardzo bym prosił, bo podejrzewam, że odszkodowanie za wypadek już wpłynęło na konto, czy to województwa, czy to naszej gminy. Więc trzeba byłoby to jakby zrobić, bo ta lampa jest odkręcona, już by to wisiała i tutaj jest taka luka w oświetleniu. Zwłaszcza, że ten drugi słup ma jakąś taką swoją
przypadłość, że raz świeci, raz nie świeci, więc dwie lampy są jakby dziury takiej w oświetleniu. Druga sprawa, ja bym chciał jeszcze zapytać panią wójt. U nas na placu zabaw przy świetlicy jest taki, taka równoważnia. To było wybudowane kiedyś ze środków Funduszu Sołeckiego. Ona jest już spróchniała w części. Bym prosił o zgodę na demontaż. Myśmy ją sami zdemontowali, tam bez, nie robili problemu, żeby tam jakąś ekipę wezywać, ale byśmy ją po prostu zdemontowali, bo może już stwarza zagrożenie. Może gdzieś się załamać. Albo jest to huśtawka taka, tak? Nie, huśtawka jest taka równoważna, taka w kształcie litery C, takie trzy belki położone na wsparciu. Tak. Po tym dzieciaki wskakały, chodziły, ale to już właśnie chyba nie spełnia już wymogów. No to albo, dla bezpieczeństwa myślę, że lepiej zdemontować. Albo zdemontować, albo zremontować. To już jak decyzja, to jak nie wiem. No, to wydaje remont... mi się zdemontować. Mhm. Bo myślę, że to nie było jakoś inwentaryzowane. Jakoś zapisywane. Ewentualnie przy najbliższej jakiejś inwentaryzacji to się zlikwiduje po prostu. Najbliższe będzie zebranie sołeckie na Sołeckiego, więc może pani to... będzie zaszczyci obecnością. Nas to zobaczy pani, jak to wygląda. Okej, zgoda. Jeszcze mam taką uwagę, już też była zgłaszana nieraz, nie wiem, w jaki sposób to rozwiązać. Budynek byłej mleczarni. On jest chyba na terenie naszej gminy. Teren jest nasza gmina. Budynek jest mleczarni. Ktoś go wynajmuje jeszcze, czy już nikt? Tam był, został zainstalowany alarm w momencie, kiedy tam funkcjonował sklep taki ogrodniczy przez parę lat. Nie ma go już pewnie z 15 lat i cały czas uruchamia się alarm. Też jest to uciążliwe dla najbliższych mieszkańców okolicznych, tutaj co mieszkają. On się uruchamia... kilka razy dziennie nawet. Nie wiem, czy myszy, czy szczury tam się poruszają, że uruchamia się. Jest uciążliwy. Czy nie można jakoś zobowiązać, nie wiem, czy ktoś ma do tego dostęp jeszcze, czy no nie wiem. Wspominał o tym już pan sołtys. To może, no tak, spróbujemy tak, ja zadzwonię może tak do mleczarni, bo oni są właścicielem i może do policji, czy oni mogą to unieruchomić, rzeczywiście jakoś wyłączyć, bo to nie jest nasze. I takie rzeczywiście... zostawione. Spróbujemy zadzwonić, dopytać. I ostatnie już tutaj takie pytanie, prośba w zasadzie. Chcielibyśmy, jest taki plan z Funduszu Sołeckiego przedłużenia tej drogi gminnej, która jest przy świetlicy wykonana z kostki. Chcielibyśmy tym razem zrobić na razie krawężnik i w przyszłości kontynuować z Funduszu Sołeckiego jakby przedłużanie tej drogi, utwardzanie jej po kolei do rzeki, potem może projektu na razie. Już nie mówimy o jakiejś tam... Kostką. A myślę, że w obrębie parku byśmy pociągnęli w przyszłości kostką, bo jest zaczęta kostką, prawda? No właśnie, bo tak kontynuacja. No. Natomiast tam dalej za rzeką, ja mówię, to jest jakaś tam odległa, czy mniej odległa, czy bardziej odległa przyszłość, ale gdyby był projekt, to można by było, mówię, powoli ją realizować. Pomyślimy. Do budżetu może ten projekt wrzucić na 25 rok. Przyjrzymy się sprawie. Bardzo ładnie przewodniczący to mówi. Bardzo proszę o pozytywne przyjrzenie się tej sprawie. Dziękuję. Dzięki. Nikt tam nie mieszka. Dobrze.
panią Katarzynę. Ja chciałabym złożyć wniosek formalny, żeby w 2025 roku z Funduszu Odbudowy Gruntów, czyli tak zwanego FOGR-u, wziąć pod uwagę drogę w Starych Szpakach, to jest droga gminna przy kościele, połączona z drogą powiatową. Tam do remontu jest około prawdopodobnie 100 metrów. Tutaj poprosiłabym sołtysa Marcina, żeby powiedział więcej na temat tej drogi, bo ta droga jest z Funduszu Sołeckiego średnio co 2 lata naprawiana. Także mogłabym poprosić, Marcin? Do mikrofonu. Panie sołtysie, prosimy do mikrofonu. Marek wie, orientuje się, bo tą drogą jeździ. Nam chodzi o ten zejście tutaj, co jest zrobione, bo jest odcinek zrobiony asfaltowy. I do najbliższej krzyżówki, żeby też tak samo utwardzić to, bo tam cały czas jest niszczona ta droga, bo woda płynie, zabiera. I co się... Co poładujemy, tak woda znów zniszczy. I jakby kiedyś fundusze czy coś były, żeby to uwzględnić. Odcinek 100 metry. To znaczy można to uwzględnić z FOGR-u. Ta droga ma według map, z tego co wiem, 9-metrowa jest, także co do wielkości, szerokości... 8 metrów. Także tutaj ta droga na pewno się będzie z tego FOGR-u kwalifikowała, a tutaj chodzi o to, że to jest dojazd do dróg. No a ten projekt... I to jest droga publiczna, bo nawet teraz drogowcy nawet i znaki postawili na tej drodze. Że jest, z jednej strony stoi, że jest krzyżówka, tutaj z drugiej strony stoi, że droga z pierwszeństwem przejazdu jest ta główna. Przyjrzymy się sprawie, dziękujemy. Pani Katarzyno, jeszcze prosimy. Wszystko? Wszystko, dobrze. Prosimy panią sołtys. Tam w ogóle nie było w tym roku koszone i tak w niektórych miejscach szerzej, po prostu trzeba szerzej, bo jest, tam jest strasznie. No i przy okazji po drodze w Dubiczach. To już na całej gminie się zajmiemy, jakby już będą koszone powosza, no to tak. Przy gminnej drodze. Tak, tak. Można? Prosimy sołtysie. Ja mam takie dwie sprawy. Pierwsza sprawa to, kiedy będzie robiona droga na Kolonii, znaczy 190 metrów tej drogi, co została zrobiona. W tamtym roku w budżecie były środki zabezpieczone na Kolonii Kiełbaski. Połączona jest teraz. Ona będzie robiona. No ja pytam kiedy, bo mieszkańcy pytają. Ta droga w Kiełbaskach i Kolonii to jest ta sama, z tych samych pieniędzy, co droga w Szpakach. A że teraz jeszcze przejęliśmy właśnie dziś, tak, kawałek drogi, która należy do... To nie... Ja mówię Kiełbaski, co nie... Makarówki. Do Makarówki. Tak, 190 metrów nie została połączona. Dalej jest, a w środku w tamtym roku była robiona i za tamtego wójta nie została skończona. Ale środki były przeznaczone i były pieniądze. Tak, to wydaje mi się, że to jest z tych samych pieniędzy. Z tych samych środków. Tak, z tych samych środków, tylko nam się przedłuża, no bo doprojektowujemy tą drogę, która leży kawałek na gminie Platerów. Bo tam już wykonawcę mamy wyłonionego. Tylko projekt, więc nie wiem, czy to w tym roku wyjdzie, czy nam się to uda. Bo tutaj te formalności jeszcze z tym... No ale środki nie zostały zabezpieczone na następny rok, jakby się nie udało w tym to roku. To przesuniemy, gdyby... A tam mamy umowę, tu już jest rozumiem. Spokojnie. Dobrze. Tak. Tak, bo ona jest chyba się na 20 do 25 roku zaplanowana ta inwestycja. Dobrze, jeszcze jedno pytanie. Czy wiadomo, o której godzinie będzie rocznica obchodzona przy tym pomniku 6? Nie, o, Kuszlew, dobre pytanie, trzeba się przypomnieć, bo mieli być u mnie panowie, właśnie pan wójt i pan przewodniczący, jakoś właśnie w drugim tygodniu września, ale nie pokazali się, nie odzywali się. Jesteśmy w kontakcie. Wiadomo, że 6, ludzie pytają, bo chcieliby być, o której to godzinie sobie zarezerwować czas na tej zasadzie. Tak, tak, bo tam mamy wiele rzeczy do dopięcia jeszcze, no tam ten mały remont taki i nie wiem, czy chłopacy już z OSP też robili? Znaczy tylko trawę posieli. Tutaj, przy pomniku jeszcze nie. Przy pomniku jeszcze nic nie jest robione. No my zamówiliśmy już maszt. Maszt już został złamany, tak. Tak, więc maszt już dostawa powinna być może na dniach, może w następnym tygodniu. To tylko tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy sołtysie.
Prosimy panią Małgorzatę o zabranie głosu. Ja dziękuję. Chciałam przypomnieć się o świetlicy naszej. Czy jakiś przetarg, czy coś już ruszył, czy nie? Z tą Fundusz Sołecki. No, nie, bo dopiero dzisiaj wrzuciliśmy w budżet. Więc dzisiaj no. Przeniesione mamy te pieniądze do budżetu. Ale mam teraz jeden. Wiem, rzeczywiście. Tylko mam teraz jednego pracownika i czekamy na drugiego, tak? Więc tak troszkę nam jesteśmy utkani i robimy tylko to, co bardzo, bardzo pilne. Ale pamiętamy o tym, więc żeby to odchodziło. Dziękujemy pani Małgorzato. Prosimy panie Andrzeju. Dziękuję panie przewodniczący. Ja jeszcze chciałem tylko dodać, bo zapomniałem jeden argument do tej projektu tej drogi. U nas często się zdarza na ulicy Nosowskiej na Krzyżówce wypadki tutaj. I objazd zorganizować dla policji to jest często z powrotem do Kornicy i przez Leśną i na Konstantynów. Nie ma w ogóle najbliższej drogi do objazdu. Tak samo z tamtej z drugiej strony również. Cofają aż przed Wólkę do tej skrzyżowania na Leśną i przez Nosów jest trudny objazd. O, taka droga, gdyby tutaj się pojawiła, utwardzona, ja już mówię, powtarzam, niekoniecznie to ma być w najbliższym czasie, ale projekt, ważne, żeby wykonać projekt. Ta droga by była bardzo pomocna tutaj właśnie w tym rozładowaniu tego ruchu też, no, w organizacji tego ruchu. No, jest taki dodatkowy argument. Jeszcze mam taką uwagę do utrzymania czystości i porządku w gminie. Panowie, którzy zbierają odpady, przyjeżdżają ta firma, no często nie, może im się nie chce, no nie wiem, może trzeba zrozumieć, ale zabierają śmieci z kosza, natomiast to co leży koło kosza, jakieś butelki, jakieś coś, to już wtedy no, nie zabierają. U nas taka sytuacja jest przy tej altance gminnej, która, znaczy także kosz jest opróżniony, ale już jak pod koszem leży kilka butelek, to dalej leżą. Chyba sam muszę pójść pozbierać. No wypadałoby. Że... Bo chyba mamy takie zasady, że mają być w workach, tak? Zawiązany worek ma być. No i pewnie nie chcą robić tylko porządku. Tak, to jest akurat ten publiczny, nie prywatny. Bo ja rozumiem, że kiedy ode mnie nie odbiorą, bo ja nie dbam o to, czy jest w koszu, czy nie. To rozumiem. Natomiast przy obiektach publicznych takich, no to się przecież zdarza, że ktoś, kto jest niechlujny, przepraszam bardzo, i zamiast do kosza wrzuci pod kosz, no to... Chyba trzeba byłoby jakoś to jednak... Zwrócimy uwagę. No, dziękuję. Prosimy panią sołtys o zabranie głosu. Mikrofon poprosimy. Jest, prosimy. Jeśli tu już mówiłam o czystości, to właśnie chciałam u nas podnieść sprawę przystanków autobusowych. Tuż wcześniej tam właśnie rozmawiałyśmy właśnie... Kto ma obowiązek utrzymywania w czystości? Bo tu nawet i mieszkańcy zgłaszali, że no te przystanki nie wyglądają za ciekawie. No w pewnym sensie to też jest jakby wizytówką mieszkańców. No z kolei też jest problem, że no, gdybyśmy nawet wyznaczyli no, kogoś do utrzymania, no to też że musimy mieć jakieś prawo. Bo natomiast gdyby cokolwiek się wydarzyło, no to dlaczego znalazłeś się w tym miejscu, w tym czasie i tak dalej. Ja nie bardzo jeszcze wiem, tak przyznaję szczerze, kto jest właśnie odpowiedzialny za czystość na tych przystankach. Bo tak, z jednej strony pas drogi jest albo gminny, albo powiatowy, albo wojewódzki, a za przystanki nie potrafię. Nie wiem, ja muszę to sprawdzić. O, to jest to dobry moment, tak, żeby to sprawdzić i uściślić. No, dziękuję. Jeszcze jedna sprawa. Na ostatnim zebraniu pani Edyta Zielińska poruszyła sprawę dojazdu do drogi głównej tam od jej miejsca zamieszkania. Tam, gdzie ma ta firma Pollux. I tam jest problem, bo ona właśnie tutaj często zdarza się, że samochody po prostu parkują na drodze, na tym odcinku i ona ma problem z dojazdem do drogi głównej. Ona też wyjeżdża gdzieś, jeszcze nie mam takiej orientacji, gdzieś drogą przez jakieś działki leśne, no ale to też, nie daj Boże, czego, gdyby coś się wydarzyło, to też stwarza zagrożenie. Nie, tu chodzi koło ta droga, koło kopliczki.
Tak, to wjeżdżają. Słucham? Ciężarowe. Nie, Marka Selnowskiego, to tam jak tylko się wjeżdża. Wydaje się, że to jest nie. Nie wiem. O Juńczyka, tak, 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 tak. Następna... No... Blokują po prostu dojazd. Może porozmawiać po prostu z przedsiębiorcą. Przedsiębiorcą dwa słowa zamienić i tyle, no. Prywatna. No. To nie jest droga, właśnie. No. To nie jest droga. A, nie ma w ogóle. Między drogą a... Dlatego właśnie. Czy jeszcze pani sołtys ma jakieś pytanie? Halo, tak, jeszcze dobrze, pytają się mieszkańcy, co niektórzy, czy finansowana jest sterylizacja zwierząt? Tak, mieliśmy taką umowę z panem naszym weterynarzem Dopierałą, tak, ale była oczywiście ograniczona liczba miejsc. Proponowaliśmy najpierw albo jedno zwierzę z gospodarstwa domowego, ale na ten moment nie potrafię powiedzieć, czy jeszcze są wolne miejsca, czy nie. Ale przy, nie ma już, no to już mamy skończone dofinansowanie. Bo kto pierwszy widać, no bo duże było zainteresowanie, rzeczywiście... No to jak będą środki, oczywiście będą, będzie możliwość, ale to na razie mówimy o tej sterylizacji tak, domowych zwierząt, tak? Właśnie kotki i słuczki. Więc nawet tylko właśnie na dziewczyny była dotacja, tak? Aha. Na chłopaków nie. Jak oczywiście będzie w następnym roku, to będziemy występować, bo naprawdę jest duże, duże zainteresowanie. Dobrze, jeszcze jedno już ostatnie pytanie odnośnie dofinansowania pokrycia dachowego. To też jedna z pań właśnie prosiła zapytać. Pokrycie dachowe, tak, żeby zmiana pokrycia dachowego. Chodzi o to, o zabranie eternitu, czy nie? Nie. Czy jest dofinansowanie? Bo ja nie wiem, ona mówi, że ja mówię, to jest projekt ciepły ten. Tak, to nie u nas. A. To nie u nas. Mamy specjalistkę, pani Katarzyna. Panią Katarzynę. Ja może zabiorę głos. Dofinansowanie na wymianę eternitu z budynków gospodarczych to są projekty ogłaszane przez agencję. Natomiast na budynki mieszkalne nie ma żadnych dofinansowań na wymianę. W ogóle nie ma. Nie słyszałam w ogóle, żeby było. Na budynki gospodarcze tak, owszem, to są ogłaszane nabory, wtedy można składać i są dofinansowania. Na domowe nie ma czegoś takiego, przez tyle lat nie było. Ale nie. Tu ja mam właśnie, że ona ma pokrycie blachą i chodzi o wymianę. To nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Na blachę w ogóle nie ma, na wymianę. Natomiast z eternitu na blachę, ale tylko budynki gospodarcze. Domowych nie słyszałam, żeby jakiekolwiek takie nabory były. Dobrze, dziękuję pani bardzo. Dziękujemy. Prosimy sołtysa o zabranie głosu. Ale prosimy do mikrofonu, sołtysie. Nie działa część oświetlenia na nowych szpakach. Odcinek Łosicki. Stary szpak, transformator na nowy szpak do połowy wsi. Tak, była tutaj. Jest zepsuty jakiś element, zegar, nie zegar. I nadal nie pali się światło jeszcze teraz? Nie pali się, nie. Bo... Prosimy pracownika. To jest grubsza awaria. Tam dzisiaj będzie pani Iga z tej Sowy i znowu będzie wkładała tam już dzisiaj czwarty zegar. Nie wiem, jest po burzy zepsuty taki główny zegar. Zamieniają, dzisiaj będzie wchodził czwarty. Czy ruszy? Jeszcze dzisiaj kontaktuję się z panem właśnie z PGS Łosic, z panem Zbigniewem. I mają podjechać tam razem, bo albo wchodzi tam zakres usterki PG, albo tej Sowy. Tam jest jakaś grubsza awaria.
no bo czwarty zegar nie potrafi ruszyć. Dobrze, dziękuję. Bardzo proszę. Czy ktoś jeszcze z Państwa sołtysów chciałby zabrać głos? Dobrze, prosimy Panią Katarzynę. Jedno mam pytanie odnośnie wody, bo ciśnienie wody jest bardzo słabe. Czy to cały czas jakaś jest usterka, awaria, albo nie ma wody, albo słabe? Ciągle coś jest nie tak z wodą. Przedtem. Teraz się okazało, że mieliśmy awarię kabla, który prowadzi no, z nawierzchni do samego silnika do dołu, bo był wyciągany, znowu była wyciągana pompa i byli ściągani. Tutaj nie potrafię powiedzieć, dlaczego jest niższe ciśnienie, ale to zwrócę chłopakom uwagę. Nie wiem, dlaczego ciągle coś tam się zadziewa na tym SUV-ie. Powiem tak, ciśnienie jest naprawdę straszne. Są miejsca, gdzie w ogóle woda w ogóle leci, no strasznie. Żeby napełnić czajnik z wodą, to trzeba naprawdę stać i trzymać. A u mnie zawsze woda no raczej dobrze leciała, bo jestem w takim miejscu, gdzie nie miałam nigdy problemu. Nawet jak nie było, to miałam wodę. A w tej chwili no jest naprawdę słabe, bardzo słabe ciśnienie. Tak. Zmywarki nie domywają, bo jest problem z wodą. Okay. Będę rozmawiała oczywiście tutaj, bo to... Dobrze, jeszcze prosimy sołtysa z Kolonii Szpak. Tak, temat właśnie tego ciśnienia. Przed awarią ciśnienie wynosiło... My jesteśmy jako Szpaki Kolonia praktycznie na końcu tej nitki. Ciśnienie wynosiło około 4 atmosfer. W tym momencie ciśnienie to jest 2 atmosfery, a są dni, że ciśnienie spada do 1,5 atmosfery. Jest to naprawdę niebezpieczne dla sprzętów. Pralka, zmywarka. Dobrze, będziemy rozmawiać i coś robić w tym kierunku, żeby poprawić to. Prosimy pana Andrzeja. A ja jeszcze chciałbym zapytać o internet. Czy jest możliwość, żeby pociągnąć gdzieś dalej, nie tylko w Kornicy na wsi? Wiem, że w Szpakach jest tak internet? Światłowód? Kornica ma, no, nasze strony w ogóle nie mają internetu tego światłowodowego. To już jest raczej standard wszędzie. Ja mam takie pytanie w związku z tym, z Orange, bo u nas właścicielem jakby infrastruktury tej telefonicznej, internetowej jest Orange. Gdzieś znalazłem mapę zasięgu czy tam pokrycia światłowodem i zauważyłem, że Leśna Orange jest światłowód. Konstantynów Orange jest światłowód. A z tego co wiem, tutaj idzie Łosice Konstantynów, główna nitka, tak, o światłowodu. Przecież to jest tylko chyba kwestia zorganizowania się firmy. Ja wiem, że to nie jest polska firma i nie zależy mi za bardzo, podejrzewam, bo to jest mały, bo to są po drodze wsie, jakieś większe miejscowości, tak, ale mniejsze, nie chce im się. Ale może by jakoś to się udało spróbować popchnąć do przodu. Niech te wsie też mają ten internet. Ja już rozmawiałam z firmą, która kładzie światłowód. Ale z Orange, przepraszam. Nie, to troszeczkę jest inaczej. To nie chodzi o Orange. Są firmy, które dostają pieniądze, dotacje w ramach projektów na to, żeby zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu i tam, gdzie właśnie w rzadko zaludnionych miejscowościach, gdzie komercyjnie to się nie opłaca kłaść, tak, światłowodu, więc oni otrzymują dotacje. I oni mają kłaść, tak? Tylko tak, ich obawa jest taka, czy będą odbiorcy, tak? Czy będą osoby, które podpiszą. Jak jest kładziony światłowód, to wtedy oni już zawierają umowy jakoś z firmami poszczególnymi, tak? Czy Plus, czy Orange, czy T-Mobile, tak? Bo to już jest drugorzędna rzecz, sprawa. Jeszcze kolejna rzecz, oni firmy, które kładą, będą ubiegały. Mieli do nas wystąpić z pismem, czy my jako gmina zwolnimy ich z podatku od położenia w pasie drogowym ich instalacji, tak? Bo dla nich w przypadku małej liczby, rzadkiego zamieszkania i małej liczby odbiorców nie opłaca się utrzymanie tych łączy. Nie wpłynęło do tej pory pismo, ale wiem, że są, oni mają taką fajną mapkę, gdzie jest to właśnie wykluczenie cyfrowe i tam mogą kłaść.
ale to już mówię, jakby od nich zależy, bo to są jakieś projektowe instalacje, takie dotacje, więc oni jakoś tam mają swoje parametry, gdzie będą kładli. Ale było mówione, żeby w Rudce, bo w Rudce z tego co wiem, to nie ma tego światłowodu, właśnie, że w Rudce, a tym bardziej, że w Kobylanach jest i tutaj nasza północ. Tak, nie potrafię powiedzieć, dlaczego jeszcze nie kładą, tak? Czy to idzie sukcesywnie, czy mam nadzieję, że to będzie, tak? Bo my zgłaszaliśmy, że jak najbardziej tutaj chcemy. I nawet deklarowałam ze swojej strony, żebyśmy pomogli, czy żebyście Państwo deklarowali, że będziecie odbiorcami abonamentu, że będziecie płacić abonamenty, tak? I mówię, no a tutaj z kolei, że wniosek, czy jako gmina zwolnimy z odpłatności, tak? To już druga kwestia, bo to uchwałą musielibyśmy zwolnić wszystkich odbiorców, nie tylko jakąś jedną małą firmę, tak? Nie wiem, jak są Domtel, czy, ale też wtedy na równych prawach i to Orange duży, tak? Czy Plus. Ale coś tam się zadziewa i mówię, oni też mają na uwadze osoby, mieszkańców oddalonych, tak? Od centrów. Ale ja tutaj zapytam, w Rudce nie idzie światłowód? To, co kiedyś kładli? A, Kobylan. Ale to z tego Orange? Nie, to furora kładła. Wiecie co, nie, chodzi mi o to, że wiem, dlatego że u mnie przy samym domu nastąpiła kiedyś przez akurat w momencie budowy oczyszczalni, mikrooczyszczalni tej biologicznej, firma przekopała ten światłowód. Wiem, że jest, był przerwany, wiem, że to jest światłowód. Że ta nitka idzie jakaś główna światłowodu u nas. I teraz tak myślę, skąd ona idzie? Skoro idzie od strony Łosic, nie idzie przez Rudkę? Przez Kobylany, tak idzie. To pewnie na... No. Tylko właśnie. Chodzi o to, że Orange... Po domach nie ma. Ja jeszcze raz powtarzam, to jest... Tak, to jest główna nitka, która jest położona, idzie, ciągnie się przez naszą gminę, idzie i tam do Konstantynowa. Konstantynów rozprowadzili, a nas pominęli jakby, tak? Czy tam do Brześcia? Do Mowy. Nie, to Łukaszenka ma od Maska chyba internet. Więc jest ta główna nitka, to jest tylko kwestia tego, że takich przyłączy do domów, po prostu pociągnąć kable do domów. Więc nie wiem, może te firmy, które spoza Orange dościągają ten internet, może nie wiedzą, że tutaj jest infrastruktura, nie. Że jest kabel. Wiedzą? Nie. Wiedzą, no właśnie. I to jest kwestia tylko się sprawie. No to tak wnikliwie, proszę, dziękuję. Pani Katarzyno, prosimy. Mam dwie sprawy. Kolejka. Dwie sprawy. W sprawie tego światłowodu, te światłowody to są już od dawna te główne linie porozciągane. U nas w Szpakach, zanim światłowód był, to już kilka lat wcześniej gdzieś na kolonii była linia. Później firma zrobiła projekt do unijny i w ramach tego projektu do domów zostały robione przyłącza. Szpaki, Chruszniew i tam jeszcze inne miejscowości. I to nie Orange, bo ja wtedy chciałam podpisać umowę z Orange'em i oni mają 2 do 3 lat trwałość projektu, że inne firmy nie mogą wejść na ich linię. Dopiero później po zamknięciu projektu, rozliczeniu można z innymi firmami podpisywać umowy o abonament w ramach tutaj tego właśnie światłowodu. A ja jeszcze mam pytanie odnośnie, czy coś dzieje się, bo tak ucichła sprawa z wiatrakami? Dzieje się, dzieje. No właśnie, zapomniałam. Dlatego pytam. Dzieje się na Szpakach starych. Znaczy wpłynął wniosek jednej z firm, właśnie tylko to będzie przed chwilą, po naszych chyba komisjach to wpłynęło, że nie zdążyłam na komisję przekazać Państwu. Nie powiem jaka firma, bo nie wiem, zapamiętałam. Na starych Szpakach chcą postawić jeden wiatrak. Dlatego chcą postawić, bo w Klepaczewie mają farmę fotowoltaiczną i łącznie, razem chcą podłączyć jeden, chcieli najpierw 3 wiatraki, okazuje się, że za blisko lasu i 1 wiatrak. I w związku z tym chcą u nas, nas prosić o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Są gotowi dofinansowywać. Puścimy na komisję wniosek. Będziecie. Rozumiem, że to jest z tej strony, jadą w stronę Chruszniewa po prawej stronie, wiatrak będzie stał? Nie, to bliżej nowych Szpak, przy lesie. Pewnie na nowych Szpakach, bo to jest stary Szpak.
To jest... Być może tak, tutaj na granicy przed lasem. Bo tam chcieli trzy umieścić, ale coś tam, że za blisko lasu zwierzyny i pozwolono im na jeden. I teraz kwestia naszej zgody, naszego planu. Maciek, ty wiesz, w którym miejscu to może być? Mam mapę, mam obręb. Ja myślałam, że jest, dlatego pytam, że jakieś się dzieją sytuacje. Tak, wpłynął formalny wniosek. Puścimy na komisję najbliższą. To wszystko, pani Katarzyna. Tam pan sołtys chciał zabrać głos. Aha, dobrze. W kolejności prosimy po raz kolejny pana Andrzeja. Dziękuję, po raz kolejny. Ja chciałbym dodać do tych wiatraków, do takich inwestycji proponuję, abyśmy zrobili konsultacje społeczne. Czy mieszkańcy chcą czegoś takiego na naszych terenach? Ja nie ukrywam, że jestem przeciwnikiem tych wiatraków, ale niech się wypowiedzą mieszkańcy. Uchwaliliśmy dzisiaj program konsultacji społecznych, czy ten plan, więc w takich dość drażliwych inwestycjach o zmianie planu, o tym, czy coś takiego ma powstać, to bardzo proszę, żebyśmy jednak robili konsultacje. Dziękuję. Dziękuję, panie Andrzeju, za zabranie głosu. Od razu podłapują, nie? A ja jeszcze to mam pytanie. Prosimy do mikrofonu, ale proszę nie podawać nazwisk. No pan ten ze Strzelnicy, no. Dobrze, pan od Strzelnicy, dobrze. Podbierał listę podpisów o odległości nie wiem ile, bo tam ja tego nie widziałem, a ja tylko nadbierałem... Kilometr, nie cały kilometr od Szczelnicy. Nazbierałem 14 podpisów, a on nazbierał 20 ileś, ale nie wiem, czy te same osoby podpisali, czy dalsi osoby. Dalsi od Szczelnicy. Dobrze, to czy państwo sołtysi mają jeszcze jakieś pytania? Na pewno nie? Państwo radni, czy mają jakieś pytania? Przechodzimy do kolejnego punktu. Zamknięcie obrad. Zamykam 6. sesję Rady Gminy. Dziękuję państwu za przybycie.